Cześć, jak się macie? Tutaj oczywiście Damian i dzisiaj witam was w kolejnym odcinku FIFA 17 Ultimate Team. Przepraszam, że jest gorsza jakość kamerki, jednak nie naładowałem baterii do aparatu. Przepraszam za to najmocniej, jednak słuchajcie, mam 56 tysięcy monet i muszę powiedzieć, dlaczego tyle tych monet mam. O, ktoś się jeszcze sprzedał, tak? Perisicia sobie kupiłem, ale go nawet nie używałem. Stwierdziłem, że wyprzedam piłkarzy, których po prostu nie używam i którymi mi się dobrze nie grało. Tak, są tutaj jeszcze te poprzednie karty, no muszę je po prostu teraz usunąć. Obecnie na aukcji mam jeszcze Kariusa, El Sharawiego, Parolo i dwie brązowe karty Schalke, no kto wie, może ktoś je kupi, zawsze warto wystawić. Ograniczyłem się do dwóch składów, do składu z Bundesligi oraz składu z Grosickim. Obecnie będę kumulował te coinsy i albo sobie zbuduję jakąś dobrą drużynę, albo kupię jednego świetnego piłkarza. No nie ukrywam, mam chrapkę na kogoś z wysoką oceną ogólną, na przykład na Robena albo jakiegoś piłkarza once to watch. No wiecie, chciałbym mieć jakąś wielką gwiazdę w drużynie, choć pewnie obecnie mam same gwiazdy w zespole. I wpadłem myślę na jeden pomysł. Wyszły teraz te karty Movember i kusi mnie Gustavo. Kosztuje obecnie 25 tysięcy, jednak coś czuję, że jego cena spadnie nawet do 15 tysięcy i wtedy kupię go sobie. Tak, tylko dlatego, że ma fajną kartę. To jest głupie, ale tak działa FIFA. Okej, spotkanie numer 1 przed nami i jest to prosta drużyna, połączenie Ligi Angielskiej i Ligi Hiszpańskiej. Znaczy nie, no właśnie nie prosta, bo mamy tutaj aż 3 ligi. No słuchajcie, w ostatnim odcinku przegrałem. Jednak dziękuję wam za wsparcie, poradzę sobie. Odbiję się od dna, no dobra, już w ostatnim odcinku pokazałem, że to był jednorazowy wybryk, bo dzisiaj wszystkie mecze wygrywam. Dzisiaj dwa razy zdewastuję swoich rywali. Dwa razy zdewastuję swoich rywali. Jeśli to zrobię, możecie zostawić pozytywną ocenę. Swoją drogą tak się zdziwiłem, że po 6000 łapek średnio jest tutaj w górę. Dzięki. Serio, dzięki, bo... Ale czekajcie, co się dzieje? Czemu ten Matoł nie gra? Dziękuję, kolego. Muszę pochwalić jej, ponieważ wprowadzili świetną zmianę. Food Champions będzie teraz trwało aż 3 dni. Przez co, no, może będę miał większą motywację, by dostać się do tego turnieju weekendowego. No, nie ukrywam, mógłbym sobie teraz pograć, ponieważ nagrody, no, naprawdę kuszą. Jeśli się zdobywa tę rangę złotą, a nie srebrną, no to wtedy naprawdę warto o to walczyć. Już nie mówię nawet o nagrodach miesięcznych, ale o nich to no nie ma co marzyć. Kurczę, jeśli jest się no jednym z najlepszych na świecie, to 44 informy i jeszcze chyba legenda. To jest naprawdę niezwykłe. Lecisz do przodu, Dembele. No mógłbym uzbierać 70 tysięcy i kupić sobie właśnie kartę Once to Watch Dembele, jednak kurczę, to jest dobry piłkarz, ale nie wiem, czy będzie zgarniał jakoś mnóstwo informów w tym sezonie. Wolałbym po prostu uzbierać te jeszcze 15 tysięcy, 20 więcej i kupić Robena. To byłby pewniejszy zakup, choć jako, że Dembele gra dla mnie świetnie, to ja nie mam zamiaru niczego obecnie zmieniać. Dragovic. Ja wiem, że on potrafi strzelać. Potrafi strzelać też Renato Sanchez, no ale nie tak to miało wyglądać. Oj, tutaj to właśnie nie pogardziłbym Royce'em, ale on to za drogi chyba Gustavo, wow! Nie, 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 Werner, on jest cholernie szybki, niektórzy porównują go do Esfaina z FIFA 13 i nie dziwię się. 1-0 w 27 minucie, szkoda, że mój obrońca nie nadążył za niemieckim napastnikiem, bo wtedy no nie byłoby tej bramki. Mój błąd, mogłem się lepiej ustawić w defensywie. Piszczek, kurczę, no ja doceniam twoje rajdy ofensywne, w końcu taka jest rola obrońcy, no wiecie, takiego bocznego w dzisiejszych czasach, ale ja wolałbym, byś siedział w defensywie. O to chodzi, możesz się już tam wracać, ale dobra, spróbujmy rozklepać rywala. Kiedyś to działało. No i to będzie prawdopodobnie wejście smoka. Co się dzieje? Spalony! Nie no, to jest masakra, mój cały zespół zdycha, mimo że tutaj mają kondycję do połowy, to w rzeczywistości tak nie jest. Ale chwila, Aubameyang może być nam niepotrzebny. Tak, 1-1. Cholera, po co komu ten Gabończyk, skoro mamy wspaniałego młodego Portugalczyka? Znaczy, no dobra, pewnie niektórzy potrzebują Aubameyanga, mi akurat jakoś świetnie nim się nie gra, jednak czuć satysfakcję ze zdobycia tak przepięknej bramki. Choć Sirigu mógł trochę do góry polecieć, ale nie obchodzi mnie to, co mógł zrobić jego bramkarz. Liczy się to, co zrobił nasz piłkarz. Renato Sanchez w 57 minucie sprawia, że ten mecz rozpoczyna się od nowa. Jak myślicie, dam radę obronić? Ojojoj, znów Werner, znów Werner, znów ten cholernie szybki Niemiec i znów to robi! Źle rozegrany stały fragment gry. Bez szans był Horn. Konoplianka, lewa noga! Draxler, strzał! Jeszcze, mamy akcję! Renato Sanchez, lewa noga! Poważnie
Co się tu dzieje? Co za kopanina? Co za beznadziejna akcja? Wiecie co, ja mam wrażenie, że już po jednym meczu muszę ładować kondycję swoim piłkarzom. Oni zdychali, oni po prostu zdychali. No nie, no nie zgadzam się z tym wynikiem. Dobra, czas na skład z Grosickim, tutaj każdy ma kondycję na maksa, musimy to wygrać. 3 punkty muszą trafić na nasze konto, kurczę, kolejna świetna drużyna, Remy, Marys, Coman. Niesamowity środek pomocy, no i w dodatku obrona na wysokim poziomie. Może być ciężko. Z Jakub? No cóż, mój przeciwnik strzelał po ziemi, ja też nie, no bliżej Damian podejdź, tak nie można. Świetne podanie w tempo do Jesse Rodriguez'a. A co tam, wycofajmy, Mukanjo! Widzieliście, jak on nieczysto uderzył, okropne. Z Jakub, podchodzący do środkowania, ale w jakim stylu? Gol, proszę, tak, Jesse Rodriguez, 0-1. Oczywiście mnóstwo szczęścia miałem przy tej akcji, jednak wreszcie udało się skierować piłkę do siatki. Teraz, no, powtórzmy to jakieś 10 razy, to jest dopiero 11 minuta, może być jeszcze wiele okazji. Ojejoj, naraz się dałem wziąć Maryzowi. Mam nadzieję, że Smalling naprawi swój błąd. Jezu, Draxler! Nie wierzę, że nie trafił. Jesse Rodriguez, no może druga bramka, zobaczmy! Pięknie! Jesus na was pokonany! No i wydaje mi się, że to jest dzień Hiszpana. Drugi gol. Jeszcze nie zdobył właściwie Raz strzelił w barwach naszej drużyny. Dzisiaj ma chrapkę na hat-tricka. To mi się podoba, ja doceniam młode talenty. Albo rzut wo... Dobrze, no nie no, sędzia nie powinien zatrzymywać gry. Koleś poszedł do końca, miał sytuację sam na sam, nie wykorzystał jej, więc koniec akcji, piłka powinna należeć do nas. Świetnie, Muslera. Udana pierwsza połowa spotkania, prowadzimy 2-0. I wiecie co, no, wkurzają mnie te porażki. Z jednej strony cieszę się, że ja nie dostaję takiego, wiecie no, soczystego wpierdzielu. No ale jednak, to są głupie wpadki. Firmino sam na sam, kurde! On zawsze strzela w taki sam sposób bramki przeciwko mnie. Mocny strzał po ziemi i to wchodzi. No może trzeba zrobić jakąś brazylijską drużynę. Niekoniecznie z ligi angielskiej, ale po prostu brazylijską. No nie wiem, no tam na pewno jest wiele młodych talentów. Ale wielka szkoda, że nie ma ligi brazylijskiej w fucie. Są stroje. Jakiś plus. Tylko teraz Jesse Rodriguez. Kurczę, przecież tam był Kamil. Co ja zrobiłem? Ale teraz przeciwnik dostał kopa i gdzie jest moja obrona? No chyba sobie jaja robicie, że teraz Mares jest praktycznie sam na sam. Smalling! Czyste wejście. No i spójrzmy na to, Grosicki zdecydowanie szybszy niż Sokratis. A jak widzimy, no dziwne rzeczy się tu dzieją. Dośrodkowanie z lewej nogi, świetna piłka! Ale za bardzo dochodząca. Ja chciałem tylko odebrać piłkę. Jeszcze raz, Ali przed polem karnym, rzut rożny. 10 minut do końca, kończymy w dziesiątkę, Smalling z narożnika boiska. Co się tu dzieje? Krychowiak, rzut rożny. Ej no poważnie, czemu Smalling wykonuje teraz stałe fragmenty gry? Anglik centruje, główka! Wyjął to! Mukanjo, jeśli nie trafisz, to ja niestety wracam, a właściwie może stety nawet wracam do Sio. Czekajcie, jest podanie, Krychowiak, z bliższej odległości się nie da, Delali, 3-1. O Jezu. Perfidny, sweaty goal, ale sami widzieliście, tak rozklepałem, że nawet na was się nie ruszył, bo wiedział, że nic nie był w stanie zrobić. 3-1 to jest koniec. No i tak jest, zgarniamy zwycięstwo, może to nie była taka dewastacja jak zapowiadałem na początku odcinka, jednak zawsze muszę przed nagrywaniem grać jeden mecz na rozgrzewkę, by takie rzeczy jak pierwsze spotkanie nie miały miejsca. Kurczę, mam mieszane uczucia dotyczące tej drużyny, ponieważ no niby wygrywam, niby zdobywam bramki, ale nie jestem w pełni zadowolony z Kamila Grosickiego, no jak sami widzicie, może i tam jakieś asysty lecą do środkowania, ale nie ma bramek, a jednak no fajnie byłoby widzieć Polaka na liście strzelców. Dobrze, na dzisiaj jest to tyle, przepraszam, że odcinek był taki krótki, jednak w weekend to nadrobimy. Życzę wam miłego dnia, pozdrawiam, do jutra, cześć!